Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale I co dalej? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną, trzecią już fazą godzenia się i akceptacji własnej niepełnosprawności. Poprzednie odcinki wyświetlą się oczywiście w karcie. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam. A my przechodzimy do kolejnej fazy. Trzecim etapem jest próba funkcjonowania ze swoją nabytą niepełnosprawnością. O ile w pierwszym stadium osoba tak jakby zablokowywała się na czasie teraźniejszym, to znaczy myślała, że no świat się właśnie zawala, ponieważ doznała niepełnosprawności i liczyło się tylko tu i teraz, czyli właśnie moment nabycia tej niepełnosprawności. W fazie drugiej osoba trzymała się przeszłości kurczowo, czyli myślała o tym, jak to wyglądało wcześniej i od razu stawiała to w kontraście do tego, jak to wygląda teraz, czyli że na przykład wcześniej mogła chodzić, teraz no, jest leżąca powiedzmy. Tak w trzeciej, czyli tej, której dzisiaj będziemy omawiać, no koncentrujemy się już bardziej na przyszłości, na tym jak będziemy teraz funkcjonować. No i zadajemy sobie właśnie to pytanie, i co dalej? Na tym etapie osoba zazwyczaj już poznała lub spotkała inne osoby niepełnosprawne i zobaczyła na ich przykładzie, że niepełnosprawność wcale nie oznacza końca życia, że można sobie z tym całkiem nieźle radzić i po prostu żyć. Inne osoby, które już jakby mają to doświadczenie, nazwijmy to, wózkowe, potrafią pokazać osobie ze świeżo nabytą niepełnosprawnością, że można aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu jakimś rozrywkowym, no można robić generalnie mnóstwo rzeczy i wtedy ta osoba właśnie w tej trzeciej fazie zaczyna dostrzegać, że no rzeczywiście jest taka możliwość. I no, ja też bym tak chciał. W tej właśnie fazie dopiero zaczynają pojawiać się jakby pierwsze pozytywne emocje. Nie tylko takie, że ojej, no miałem wypadek i jestem teraz niepełnosprawny, tylko właśnie, że można z tym żyć, można sobie z tym całkiem nieźle radzić. I właśnie w tym etapie, na tej fazie, bardzo ważna jest aprobata społeczna osób właśnie bliskich, rodziny, którzy będą jakby zauważać i popierać to, że osoba niepełnosprawna zaczyna sobie w końcu jakoś radzić. Ponieważ bez tej jakby aprobaty, bez tego, no tak kolokwialnie mówiąc, poklepywania po pleckach, może nas dojść nawet do cofnięcia się do poprzednich faz, czyli znowu do tego, że no próbowałem, ale mi nie wyszło, jestem niepełnosprawny, jestem beznadziejny, także działajcie, pochwalajcie takie osoby. Samo to, że powiecie im chociażby, że widzicie, że wow, stary, starasz się, nie poddajesz się, nie leżysz, wiesz, na przykład w łóżku cały dzień i tylko robisz coś ze sobą, że starasz się wrócić jakby do tego życia. To już jest taki mały kop energetyczny właśnie dla osoby niepełnosprawnej, że ktoś mnie zauważa, że w końcu może jednak dam radę, może poradzę sobie z tym wszystkim. W tym etapie bardzo ważne jest, aby osoba właśnie z nabytą świeżą niepełnosprawnością spotkała i poznała inne osoby, które już mają jakby to doświadczenie w sferze życia na wózku i jakby nabrała wzorców, może zobaczyła właśnie, że to nie jest wcale takie trudne, że z tym da się żyć, że to nie jest koniec świata. Może właśnie warto w tym czasie jechać na obóz jakiś, czy turnus rehabilitacyjny, poznać inne osoby, zobaczyć jak to wygląda u innych, nabrać wzorców, nabrać takich jakby zachowań nowych, albo ewentualnie po prostu porozmawiać z innymi osobami niepełnosprawnymi, które powiedzą jak to właśnie wyglądało u nich, pokazać jakby to też, że no, życie się wcale nie kończy, że trzeba żyć dalej i no nikt tego życia za nas nie przeżyje, prawda? Chodzi w tej fazie głównie o jakby zaakceptowanie tej przynależności do grupy niepełnosprawnych. W moim przypadku na przykład no, chodzi o właśnie o wózek, że no teraz już niestety będę jeździł na wózku, że nic się w tej materii nie zmieni. Często zakłócenia właśnie w toku tej samoakceptacji to presja na przykład ze strony rodziców, że wyjdziesz z tego, że dasz radę, będziesz jeszcze chodził, albo naciskanie cały czas, że musisz trenować i wtedy się uda, wstaniesz na nogi. No nie ma takich przypadków, moi kochani. Nikt po urazie rdzenia kręgowego nie wstaje na nogi. Dopóki, tak jak mówiłem, medycyna nie zrobi jakichś ogromnych kamieni milowych, to no niestety kółka zostają z nami do końca życia. Podsumowując, chodzi tutaj w tej fazie o wykształcenie się jakby tożsamości, przynależności do tej grupy osób niepełnosprawnych i szukania rozwiązań na nasze przyszłe życie,
na to, co będzie się z nami działo, jak już na przykład wyjdziemy ze szpitala, jak już znajdziemy sobie nowy wózek, jak już zaczniemy funkcjonować w życiu społecznym i jak po prostu ułożymy sobie to nasze nowe życie. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam ponownie do obejrzenia poprzednich faz, a także do subskrypcji kanału, zostawienia łapeczki i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale i co dalej.